O, jakiś krok zupełnie. Drzwi zamknięte. Mam plan przeszukać wszystkie te zakamarki, to. Zdążysz, póki się eliksir nie skończy. O, idzie następny. Bierzemy go. Super efektyw. No poziom. Kocha. Ale level rozdam za chwilę. Co to jest? Kasa. Można. No coś było. Siomal jakiś zestawiony, biedny. Musiał ginąć w tym. Spróbujemy to nie tym. Tak jest. Tak myślałem. Dobry blok. I kulnę mi się. I ciach mu prostu. Wierzysz. Pada nic z topców. Światło, o. Zapalać światło, fajnie. Czyjeś jak Jedi. Nie wiem, czy tędy. To jest głupie, że między przejściem każdego z tych, jakbyście zauważyli, jest taka animacja przejścia. To są zamknięte drzwi. No to nie, idziemy tam. Jeszcze 2 minuty mamy. Szybko, jeszcze... Patrzcie, drzwi się same... No nie mów, że on wchodząc, jeżeli wchodząc zamykał za sobą te drzwi. Same się zamykają. O, rany boskie. Jak to straszy. O, jesteśmy już u góry. Dobra, myślę, że trzeba zmienić miecz na normalny. Skojatel. O, Skojatel. Są tacy, nie wiem, buntownicy czy coś, o ile kojarzę z jedynki. Spójrz, nie chcę spojrzeć. O! Dobra, będzie bitwa. Ustawię sobie jakąś petardę albo coś. Jebać religii! Jebać religii! O, konkret rozpierdol. Haha. Podnoś tej temy. Bierz wszystko. Drzwi zamknięte, o. Idziemy. To coś było, to coś było. Ruda żelazo. A, jeszcze mam miejsca, mogę zbierać. Muszę iść, otwórz. Drzwi zamknięte. No co jest, wojna jest, wszystkie drzwi pozamykali. Kto normalnie tak robi? Szaleli czy co? Dobra, zapiszmy grę, jakbym miał. Czemu escape mi nie działa? Nie wiem, nie mogę wcisnąć escape. Trudno. Uuu, ale dostałem. Co to się stało teraz? To był mega bug, po prostu mega, co się przed chwilą stało. Skoczyła animacja, że go zabijam w środku. O, przynajmniej skończył się kot, przynajmniej coś widzę. No, zabawię. Czekaż, to są jakieś znajdźki. O, działać mi escape zaczął. No,
Belisa, czy co to było? Nie ma to nic. Myślałem, że jakiś... No, użyj amuletu. Ziele. Też. O, o, jakiś inny ten. Dobra, idziemy dalej. Wejdź do studni, przedostań się na dziedziniec. No, no otwórz drzwi. Szybka egzekucja. Ciachuj po strachu. Ja mogę te drzwi otworzyć? Bez jaj. Klucza potrzebuję. Super. Właśnie level dostałem. Dostanę sobie. Blokowuje parowanie ciosów z wszystkich kierunków. Krew wyskoczyła nagle, nie wiem, może oni tam mnie biją. Wyrząć mi to robactwo! O, to jest konkretny. Ale, petarda. O, kurde. Ej, tam był uduszony. Jak dostaje? Oj, oj. O, dostał ostro. Świętokradcy! Teraz szybko się zobaczył. Dobra, spróbujmy to Jarnem zrobić. Nie ustępować ani na krok! I podpalimy jeszcze igni i będzie koniec. Patrzcie to. Come on, come on. Trzy dni. Zabiłem was. No. Trzeba klucz pewnie podnieść. A wiesz wszystko. Rozkazy dla żołnierzy. Wszystko. Idziemy tu. Drzwi otwarte kluczem. Niesamowite. Jakaś skrzynia. Znoszone rękawice. Jakaś lipa. Kto chowa znoszone rękawice w skrzyni? Ludzie, no. A, muszę klikać L. No. Klikam. O, jest. Góra i po koście. No nie, muszę jeszcze tam zajść. Super efektyw. Zdałem, czekałem aż przyjdę. Właśnie zostałeś najbardziej utytułowanym wiedźminem na świecie. I najbogatszym. Super. Trzymam waszą wysokość za słowo. Widzisz, Vernon? Geralt dał radę. W samą porę. Kapłan raczył udać się do swoich bogów. Widziałem na rzece Skojatel. Gdzie dokładnie? Ilu? Jakie mieli barwy? Dożyć elfy, potem się nimi zajmiemy. Do świątyni! Do świątyni. Skojatel. Kawałki układanki zaczynają do siebie pasować. Albo mówisz prawdę, albo bardzo dobrze zmyślasz. Chcę usłyszeć resztę. Bękarty Foltesta, samotnia. Co się tam wydarzyło? Gdyby nie Tails, może dotarlibyśmy tam razem. Do rzeczy, Wiedźminie. Cóż, arcykapłan mówił prawdę. Jego wysokość Foltest, król Temeri. Arthur Tails, były hrabia Nesfeld. Podpisywałem twój wyrok. Tak. Tymczasem baronowa okazała mi łaskę. Cóż za niezręczna sytuacja. Gdzie Anais i Bussi?
Pytasz o królewskie pussy. Dzieci? Nie nadużywaj mojej cierpliwości, Tiles. Obiecuję ci szybką śmierć. Przyznaj, Foltes, w obecności bogów i ludzi. Bussy i Anais to owoc twoich lędźwi. Są twoim potomstwem. Ukosz się przed obliczem bogów i powiedz prawdę. Może nie zauważyłeś, Tiles, ale właśnie zdobyłem to miasto. Przy pomocy siepaczy, czarownicy i mutanta odmieńca. To święte miejsce. A, jasne. Nie ważysz się podnieść ręki na sługę Bożego. Spójrz mu, Bęcki. Gdzie ukryliście dzieci? Cyk, cyk. Jak samotni. Są samotni. Co to ma znaczyć? Bluźnierstwo! Czarnoksięskie sztuczki! Pewnie, że uderzy. O, dokładnie. Świątobliwemu włos z głowy nie spadła, szlachetka dostał w ryj. Wilk syty i owca cała. Dokładnie. Różne rzeczy mogą pójść nie tak w czasie szturmu. Ale smog był kroplą, która przegięła pałę goryczy. Przelała. Co przelała? No, goryczy. Czarę. Geralt, ty się znasz. Da radę wytresować smoka? Ci ludzie lubią robić głupie rzeczy. To dlaczego gadzina zjada tylko moich ludzi? Miejmy nadzieję, że Marigold udało się teleportować. Na pewno sobie poradziła. Jeśli zginęła, trzeba będzie znaleźć nowego doradcę. Zamknij się, Roz. Spójrz prawdzie w oczy. Smok mógł ją... Smok będzie za chwilę twoim najmniejszym zmartwieniem. Dosyć! Wcale nie było wiadomo... Smok wrócił! Ojoj, coś źle wcisłem. Ups. Ojoj, nie pykło. Tak, ostatni zapis. No, ładuj się. Smok wrócił! Ogarnąć kapsenkę. Brawo, przyjdź. Nie mogę! Chyba dostałem pierdol znowu. O Boże. I ze mnie znów. Smok wrócił! Nie mogę! Prawy. A, tak to działa. O, udało nam się. Ojoj. Puszczaj znakiem, czy coś. Nie wiem. Tu. Ojoj. Spoko. Ludzik. Też mi smok. Znowu ocaliłeś mi życie. Możesz prosić o co tylko chcesz, Wiedźminie. Oczywiście w granicach rozsądku. Opuszczam dwór, panie. Pragnąłbym, żeby Triss Merigold mogła odejść ze mną. Jeśli będzie chciała. Pewnie, że będzie. Ślepy jesteś. Za dużo... Pogadaliśmy sobie. O, są ściaczki. Kto idzie? Król Foltest. Przyszedłem po moje dzieci. Geralt, poczekaj. Mógłbyś je wystraszyć. Bogom niech będą dzięki. Moje modły zostały wysłuchane. Tak.
Jasiu, nie idź, Pussy. Pussy. To nie jest mój ojciec. Ale to wciąż twój król, chłopcze. Pussy. Bije ona triumf. Twierdza padła, miasto zdobyte. Panie, czas podziękować praojcu i matce stworzycielce za zwycięstwo. Chwila, ślepcze. Pół roku nie widziałem moich dzieci. Bogowie mogą poczekać. Oj. Posłuchajcie mnie. Pokłóciliśmy się z waszą mamą, ale to już przeszłość. Źli ludzie oszukali ją i chcieli mi zrobić krzywdę, ale zostali ukarani. Wszystko będzie dobrze. Jasne. Nie płacz, synku. Kiedyś zostaniesz królem, a królowie nie płaczą. Nadchodzą zbrojni, panie. Dzieci, idźcie do refektarza. Za chwilę przyjdą tu moi rycerze. Kiedyś będziecie nimi rządzić. Ale najpierw Bussy musi umyć twarz i usunąć ślady łez. W komnacie obok jest wiadro z wodą. Anais, pomóż bratu. No szybciej. Wio. Panie, modlitwa. To są królewskie dzieci. Mają twoje oczy, panie. Ups. O, teraz będzie dobra cutscenka. Run, Forest, run! No. Nie. A jakbym miał zbroję, to bym się nie stało. Tak niestety. Chociaż nie, po szyi to stanie. O, nawet się nie kapnął. Ale sikło. Co za koks? Jakie ma buły na rękach? Jo. No nie gadaj, że sobie wyskoczył przez okno. Jasne. Superman. Na pewno z tak jumpnął. No ja, na mag. A, Fort jest martwy. Ups. Nie król martwy, no. No, dawaj, dawaj, jakaś akcja, akcja. Akcja, wiesiu. Gdzie ten crafting, zbieranie, zabijanie potworów, nie? No.
dalej w tym celu. No cóż, chyba nic więcej się od ciebie nie dowiem. Nie, nie dowiesz się. Foltest, król Temerii, został zamordowany. Niestety, na razie jedynym podejrzanym jesteś ty. Zgniję w lochu tylko dlatego, że morderca okazał się sprytniejszy od ciebie. Przykre. Na pewno nie zgnijesz w lochu. Powieszą cię. To super. Może przekonaj ich, żeby tego nie robili. Nie mam żadnego wpływu na wyroki sądu. Foltest dużo o tobie opowiadał. Gdyby nie on, byłbym włóczęgą albo pijakiem. Powiedziałbym, że Foltest zrobił dla mnie więcej niż ojciec. A mój ojciec nie zrobił dla mnie nic. Nawet go nie poznałem. So sad. Dlatego nie spocznę, dopóki morderca nie zostanie ukarany. Dobra, dobra, gadanie. Co ty tak właściwie robisz, Rosz? Wykonuję rozkazy, których inni nie potrafią wykonać. Aha. Jesteś dowódcą niebieskich pasów, więc zrób coś do kurwy nędzy. Morderca znajduje się na wolności. Z każdą chwilą jest coraz dalej. Wersja z mnichem zabójcą mnie nie przekonuje. Nie powiedziałem, że był mnichem. Był w habicie. Odpłynął łodzią z oddziałem z Coyatel. Rozpoznałbyś go? Jasne. Nigdy nie widziałem takiej góry mięcha. No, przekoksowany był ziomek. Co byś zrobił, gdyby udało ci się uciec? Poszedłbym na piwo. Nie wkurwiaj mnie. Werner, gdybym stąd uciekł, byłbyś ostatnim człowiekiem, który poznałby moje plany. Tak jest. No to opowiem ci bajkę. O, lubię bajki. Był sobie wiedźmin, który został posądzony o morderstwo króla. Ciekawe, czy słusznie. Zarzuty były bardzo poważne i tylko jeden człowiek mógł mu pomóc. Niech zgadnę, piękny książę. Piękny. Nie, dowódca niebieskich pasów. Niestety wiedźmin nie przyjął pomocy i został powieszony. Smutne, no. Dożyj ci ta bajka. Więc daj mi szansę. Czego ode mnie chcesz, Rosz? Mówiłem ci, że to nie ja. Nie wiem, kto za tym stoi, szczerze mówiąc, gówno mnie to obchodzi. To mógł być każdy, choćby król Demavent. Demavent nie żyje. Kto? Naprawdę? Zamordowano go. Niech zgadnę. Przeze mnie. Byłeś wtedy w zimie. Sprawdziłem. Mylisz się. To był mój sobowtór, mam ich trzech. Nie rób ze mnie durnia. Zachowujesz się jak dureń. Mam się dowiedzieć, kto zabił króla. I dowiem się. Wiesz, że to nie ja. Musisz się wykazać, takie kurwie syny jak ty wolą powiesić niewinnego, niż przyznać się do klęski. Dokładnie. Nigdy więcej nie nazywaj mnie kurwim synem. O, groźny. Zaatakuj. Tu mu zbani. O. To chyba był błąd. Więzień zginął przy próbie ucieczki. Tak jest. Ups. Ojej. Ciekawe, kiedy było ostatnio. No bez jaj. No, już myślałem. Dobra, przeklikam. No cóż, chyba nic więcej się... Jestem wolny. Folt, niestety zgni. Na pewno, może nie mam... Jesteś dowód... Wert, nie po... Jasne. Poszedł Vernon. Czego ode mnie to? Demavent. Bądź waść. Naprawdę. Zamordowano. Nie rób ze mnie durnia. Zachowujesz. Mam się dowiedzieć, kto zabił. Wiesz, że to nie ja. Dobra. Chcesz dopaść królobójcę? Dogadajmy się. Co proponujesz? Traktuj mnie jak człowieka. Tak na dobry początek. Czego chcesz? Zapolowałbym na tego królobójcę. Wiesz, gdzie go szukać? Coyatel pomogli mu w ucieczce. Od nich trzeba zacząć. Myślę, że wiesz, co to za jedni. Niby skąd mam wiedzieć? Mieli trofea. Maski w niebieskie pasy. Komando Jorveta. Zatem mamy trop. Wiem, gdzie ich szukać. Fajnie, że wiesz. Cieszę się.
Daj mi pić. Tortury wywołują u mnie ogromne pragnienie. Cwaniaczek. W sumie, dlaczego nie? Wes! Gorzałki. Przynieś nam coś do picia. Już. Biegnij. No, nie można było tak od razu. No właśnie. Normalnie. Sam jesteś sobie winien. Twój los w twoich rękach. Jaka zastawa ładna. No proszę, jak się chce, to się potrafi. Dziękuję. No. Kiełbaskę nawet mają. Konkret. Dźwięk przełykania jest naprawdę śmieszny, no, nie pasuje. Kobiety służą w jednostkach specjalnych. Nie wiedziałem. Wes jest jednym z moich najlepszych żołnierzy. Jak trafiła do niebieskich pasów? Wyciągnąłem ją z łap Skojatel. Miała 16 lat, jak spalili jej wioskę i wyrżnęli mieszkańców. Spodobała się dowódcy komanda i tylko dlatego ją oszczędzili. No, kończmy gadać już. Ostatnia sprawa. To są akta niejakiego Geralta z Rivii. Dotyczące śmierci króla? Śmierci Geralta. Raport dotyczy wydarzeń sprzed 5 lat. To się przypomina. Rivia. Miasto liczące 1234 mieszkańców. Pośród nich żyje 253 nieludzi. Chyba tam byłem. 25 września 1268 roku wybucha pogrom. Ulice spływają krwią elfów i krasnoludów. Tylko jeden człowiek staje naprzeciw rozjuszonego tłumu. A coś było. W czasie zamieszek ginie 76 nieludzi, w tym wiedźmin Geralt z Rivii, pchnięty w pierś widłami przez człowieka, o którym wiadomo jedynie, że nazywał się Rob i miał dług wysokości 3 koron w lokalnej karczmie. Super. Ratując wiedźmina, ginie też Yennefer z Wengerbergu. Ciała Geralta i czarodziejki zabiera tajemnicza dziewczyna o popielatych włosach. Miejsce pochówku pozostaje nieznane. Pamiętam. Rivia. Yennefer. Co się z tobą dzieje? Widziałem to. Zobaczyłem własną śmierć. Wróciła ci pamięć? Pamiętam tylko to. Kurde, bardzo sam koniec. Się zrobiło. Wes! Jak se zaklaskał na nią? Skończyłem. Skuj go. Znowu. Ale czapkę ma... Daj mi klucz. No. Sio. Aj. Ale wiedźmin sobie to nie dziudno. O świcie wypływam. Straż przyjdzie tutaj za 5 minut. Zjedz coś. Przyda ci się. O, kluczyk. O, w końcu może jakaś walka będzie. Jeszcze wczoraj na rękach go nosili. Jak bohatera. Bohatera. Nie dziwota. Sam widziałem, jak 20 ludzi trupem położył. A to też położę, spokojnie, poczekaj. To prawda. Zasuwał po murach i nie było widać, gdzie ma miecz, tak nim wywijał. A jak bestia nadleciała, to myślał, że go na strzępy rozerwie. Poczekaj, jutro będą z niego skórę pasami drzeć. Może też damy mu wycisk za Foltesta. Kilka. Z
szkoda takiego gówna tykać, tylko człowiek se łapy pobrudzi. Masz prowokuj. Rację. Straż! Podejdź tu! Dajesz, czego się drzesz? Mamy cię uciszyć? Gdyby nie było tych krat, inaczej byście gadali.